wielką naprawdę radością zawsze wracam do województwa opolskiego. To jest, jak Państwo sobie zdajecie sprawę, jedno z najmniejszych województw w kraju. Natomiast wydaje mi się, tak patrząc na wszystkie województwa i nie ujmując nic nikomu, województwo, które naprawdę stara się nie wyłącznie wyciągać rękę, ale przedstawiać pomysły, jakby wybiegać krok przed tym, zanim ministerstwo czy rząd, ministerstwo będzie, jakby za siebie i za swoje ministerstwo coś zaproponują. I choć w znacznie większym natężeniu pewnie takim województwem numer jeden, które ma problemy z demografią, to województwo łódzkie. To województwo opolskie właśnie było pierwszym, które jak patrząc naprawdę bardzo daleko, długofalowo, województwo łódzkie też to teraz robi, ale województwo opolskie patrząc bardzo długofalowo zaproponowało rok temu, kiedy to było? Taki koncept właśnie specjalnej strefy demograficznej, który ja obiecałam, że będzie wspierany już z tego budżetu unijnego, natomiast w pełni rozwinie się w budżecie 2014-2020. Rozmawialiśmy niedawno z panem marszałkiem na temat wielkości środków dla województwa opolskiego. One są, tak jak pozostałe województwa, które przy poprzednim podziale jednak były trochę skrzywdzone, nie ma co tutaj w ogóle co udawać. Teraz przyjęliśmy taki algorytm podziału środków, tym województwom przynajmniej częściowo jakoś uzupełni. Przy czym trzeba powiedzieć, że województwo opolskie, właśnie odnosząc się do tego, co mówiłam wcześniej, do tego dobrego gospodarowania, naprawdę to nie są absolutnie uprzejme słowa, dlatego że tu jestem. Trzeba przypomnieć, chociaż to już wszyscy zapomnieli pewnie, że zdobyło w cudzysłowie tę pierwszą nagrodę, jeśli chodzi o takie dodatkowe pieniądze, które mieliśmy dla województw, które dobrze realizują programy. To województwo opolskie, pomimo najmniejszego programu, największą kwotę dostało dodatkowych pieniędzy. I teraz bardzo się cieszę, że na jednym z tych spotkań, o których pan marszałek mówił, mogę być. Rzeczywiście wszędzie powinno być tak, że wszystkie województwa powinny szukać jakby dwóch rzeczy. Po pierwsze regionalnych specjalizacji. Myślę, że to jest akurat świetne miejsce. Jest w województwie opolskim duża chemia, ale jest też naprawdę sławne z tego, co tutaj widzimy, czyli z meblarstwa. Więc z jednej strony powinno szukać takich swoich specjalnych, nowoczesnych specjalizacji. W tym przypadku nowoczesnych, a opartych na tradycji, co jest, wydaje mi się, najbardziej cenne i najważniejsze. A z drugiej strony dobrze wyznaczyć takie miejsca, no tak jak my to staramy się w kraju zrobić. Takie miejsca, które należy szczególnie wspierać, ponieważ mogą tym pomysłom na długofalowy rozwój jakoś zagrozić. W województwie opolskim jest to właśnie demografia i ubytek ludzi, i starzenie się ludzi, i wszystkie konsekwencje z tym związane. Więc cieszę się, że dzisiaj będę miała okazję na takim poziomie właśnie lokalno-partnerskim, bo przecież to jest najważniejsze. Pan marszałek poddał jakiś pomysł, ale po pierwsze sam tego nie zrobi, a po drugie bez jakby kupienia tego pomysłu i przez przedsiębiorców, i przez lokalne samorządy, i wreszcie przez ludzi. Jak wszyscy wiemy, on pewnie szans, pewnie jak coś by się tam udało, ale nie to, jak województwo czy zarząd województwa to planuje. Półtora roku temu rozpoczęliśmy pracę nad nową strategię rozwoju województwa polskiego. Diagnoza była bardzo istotnym elementem przygotowań do tej części postulatywnej strategii i wtedy